W tym wideo opowiem Ci o szansach, o Twoich szansach na maksymalny okres ważności prawa jazdy, jak masz oczywiście wadę wzroku, powiedzmy podobną do mojej. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia i zacznę od zapytania mojego widza. Witam serdecznie, piszę do Pana z uprzejmym zapytaniem i problemem dotyczącym ograniczenia ważności prawa jazdy. Ograniczenie to posiadam w związku z wadą wzroku, dostałam je już przy pierwszym badaniu, ale w tej chwili mam 30 lat i historię bezkolizyjnej jazdy. Niestety muszę wymieniać prawo jazdy co 3 do 5 lat, w zależności od podejścia lekarza wystawiającego orzeczenie. Niestety moja wada nie jest mała, oko prawe to około minus 7 dioptrii, oko lewe około minus 5 dioptrii, a przy okazji badania okulistyczne wykonuję regularnie co 2 lata. I zasadnicze pytanie, czy istnieje w ogóle szansa, że dostanę kiedykolwiek prawo jazdy bezterminowe? No, tak często wymiana naraża mnie na koszty, stratę dni wolnych, na załatwianie formalności. Natomiast widziałem na Pana stronie internetowej, że doradza Pan ludziom w tego typu problematycznych kwestiach. Z góry dziękuję i pozdrawiam. Katarzyna. Zacznę trochę od bełkotu prawnego, no bo w końcu skąd się wzięło to terminowe prawo jazdy na jakichś zasadach ogólnych. Artykuł 79 ustawy o kierujących pojazdami mówi, że pierwsze, w ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych. No i w tym przypadku prawdopodobnie był to okulista. Punkt drugi. Uprawniony lekarz po przeprowadzeniu badania lekarskiego wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie. Punkt trzeci. Toż to orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, czyli ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia w zakresie. I to, co nas interesuje, terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami, powtarzam, terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami, pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania. Są to wszelakie manualne skrzynie biegów, gałki na kierownicy itd., itd. oraz specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem. Czyli przerabiając to z urzędowego na ludzki, no tak generalnie rzecz biorąc, termin ważności prawa jazdy powinien w jakiś sposób wynikać ze stanu zdrowia, no ale w jaki sposób konkretnie? W rozporządzeniu Ministra Zdrowia, które jest aktem wykonawczym do ustawy, znajdziesz normę bardziej szczegółową. W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych, jak i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mieć mogą miejsce w przypadku kierowania przez tą osobę pojazdami. Czyli jak zauważyłeś, tenże lekarz, taki jak ja, obowiązków ma całą kupę. No i jeżeli już widziałeś wzór orzeczenia lekarskiego, czy dostałeś takie orzeczenie lekarskie, jest tam wymieniony termin następnego badania. Tak teoretyzując, jeżeli lekarz uzna, że dynamika rozwoju Twojej wady wzroku jest mała, to może Ci oczywiście dać termin następnego badania na dłużej. Jeżeli dynamika rozwoju tej wady jest duża, wada idzie progresywnie, oczywiście da Ci na krócej. No, jak to wynika z opisu internautki, sprawa jest uznaniowa, jedni dawali na 3 lata, drudzy na 5. No w sumie jeździła kilka lat bez wypadku, czyli powiedzmy no zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego przynajmniej według opisu nie stwarzała zbyt wielkiego. No ale tak czepiając się szczegółów, no dwuletnie okresy badań tych kontroli okulistycznych świadczą jednak o potrzebie okresowego badania wzroku. No więc lekarz uprawniony może również przyjąć taką filozofię postępowania, że lepiej jeden raz za dużo się zbadać, niż jeden raz za mało, prawda? A że przy okazji trzeba mu zapłacić i trzeba zapłacić za wymianę prawa jazdy. Powiedzmy, no, jeżeli dbamy o bezpieczeństwo ruchu drogowego, no to nie liczymy się oczywiście z kosztami.
praktyce nie liczyłbym na dłuższy termin ważności prawa jazdy, jeżeli dany lekarz ma w zwyczaju podchodzić dość asekuracyjnie do Twoich schorzeń. No, czy ten kolejny będzie lepszy? Trudno mi powiedzieć przy tak uznaniowej normie. Na tym kończę. Jeżeli to wideo rozwiało trochę Twoje wątpliwości, daj lajka, daj kciuka. Jak oczywiście chcesz więcej moich filmów, już teraz zasubskrybuj mój kanał YouTube Lekarz Medycyny Pracy. Tutaj gdzieś po prawej mojej stronie, po Twojej lewej są linki do subskrypcji i w ten sposób otrzymasz najnowszy materiał zaraz po jego ukazaniu się. Jeżeli oczywiście masz jakiś inny pogląd, dlaczego dostałeś prawko krótkoterminowe, a nie długoterminowe, napisz to oczywiście w komentarzach poniżej. Wystarczy przesunąć ten filmik troszeczkę myszką do góry i ukażą Ci się pod filmem komentarze. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce. Żeby było jasne, prawa jazdy nie są już bezterminowe, maksymalnie prawo jazdy kategorii A, B, T, E jest 15-letnie, kategorie wyższe C, D, E prawko jest maksymalnie 5-letnie. Także bye bye i jeszcze raz do zobaczenia w moim kolejnym wideo.